dobry. Zaczynamy, a tu już widzę, piszesz z pytaniem o jakieś tam choroby na Facebooku. Choroba chyba jest w toku, ale na końcówce, nie? U ciebie? Czy niekoniecznie? No na pewno nie jest gorzej, a to już jest dobrze. Nie, jest dużo lepiej. Dużo lepiej. Będzie dobrze. No ale właśnie dzisiaj sobie zdałam sprawę z tego, że ciężko jest być zdrowym, jak się tak lata między zimnym, deszczem, wiatrem, chłodem, potem wchodzi się do szkoły, przedszkola, ciągle zimno, gorąco, zimno, gorąco, zimno, gorąco. Dzisiaj ja tak to samo, specjalnie nie założyłam bluzy pod kurtkę. Oczywiście byłam zgrzana w szkole, potem wyszłam na zewnątrz, chwilę porozmawiałam z koleżanką, zrobiło mi się zimno, weszłam do przedszkola, znowu mi się zrobiło gorąco i tak jest cały czas. Ja miałem tak samo w Zakopcu, pamiętasz, jak się zima no, była? Przez garaż się tak przechodziło. Garaż na zewnątrz, garaż tak. Na zewnątrz i non stop. No, a że teraz jeszcze dodatkowo się lata po różnych miejscach, nie tylko szkoła, przedszkole, to w ciągu dnia jest takich akcji kilka, nie? No, to jak ja się czułam w niedzielę i wczoraj rano, to naprawdę tragedia. Ale dziś jest już nieźle. Będzie dobrze. Zresztą tak miałam obliczone, że na wtorek to już muszę być względnie w dobrej formie. Bo dużo się zazwyczaj we wtorki dzieje, nie? Także a tak. Jakie te leki nie działają? Co bierzesz? Oprócz farweksów chyba nic, nie? Nie, no biorę teraflu z Atoki, biorę coś tam na gardło, krople do nosa. A czasem jeszcze sobie poprawiam tymi tabletkami i bumem jakimś przeciwbólowym. W ogóle to wszystko mnie bolało w niedzielę. Wszystko, po prostu każdy centymetr ciała, wszystkie jakieś mnie, każdy ruch był dla mnie. Ale ty w sobotę przecież się zepsułaś tak nagle, wieczorem pamiętam. Nocy, no ale... Cyk, pyk i nagle już siedzieliśmy jeszcze u państwa S i... Tak. Ale już czułam, że jest źle. I zaczęło cię zabierać, no. Ale rano to już była masakra. Masakra po prostu. Dawno taka chora nie byłam. Ale jest okej. Okay. Gorączkę miałam tylko w niedzielę chyba. A już teraz naprawdę nieźle. Kotek nam przyniósł dzisiaj, czy to chyba wczoraj. Wczoraj chyba. Myszkę, jak to Władek określił, połamaną. No już takie resztki tam leżą, szczątki można by powiedzieć. Że nie miał okazji się... Nie mieliśmy okazji go pochwalić, może tak. Ktoś tam widziałam, pisał, że kotek towarzyszył w chorobie, że tak czuł chorobę, bo się przytulał. Bo się zawsze przytula akurat. Ale rzeczywiście całą niedzielę ze mną leżał. Nieraz, że mu się nie chciało wychodzić. Nie wierciłaś. Ja się nie wierciłam. On nie miał ochoty chyba też wychodzić, bo było zimno. No i se siedział ze mną. Zresztą wczoraj też jeszcze trochę rano. No, jest kumpel fajny. Jest, jest. To tak. A ty jak tam? Co u ciebie słychać? Ja? Ja, jeśli pani pozwoli, to z przyjemnością. Ale ja już od kilku dni kawy nie piłam i w ogóle nie mam ochoty, bo przez to samopoczucie. No ja wczoraj też mało kawy wypiłem. Ale nawet rano normalnie to piję kawa. Teraz herbata z cytryną wjeżdża po prostu jedna za drugą. I nic poza tym mnie nie interesuje do picia. No, tak. No pytałam, co u ciebie słychać, ja jeszcze się nie rozwinąłeś. No co, no jest standardowo, zaraz jadę coś tam porobić na Bolęcinie, przywiozę coś tam i później tu mamy robotę z kolegą Karolem na podwórku. Dobrze. No. Na różnych odcinkach. To może jakiś ten obiad wskazany byłoby, żebym przygotowała, prawda? Co byście byli w stanie, jakiś posiłek regeneracyjny przyjąć? Tak. Albo sobie kiełbachę zrobimy na zewnątrz, chociaż fajnie. Kiełbasa jest przedobra, z dziczka. Tak, z dzika, no. A w ogóle mama przywiozła mi też mięso, teraz ci powiem z czego, ale to takie młodziutkie jest, to nie jest dzik, jak myślała, tylko muszę aż sprawdzić, bo zapomniałam, młody jeleń. O, to chyba Max, co może być. No, cielak. Także mamy tam z kilka kawałków takich petardowych. No, no, no. No. No ale dzisiaj to tam coś innego mam przygotowane do upieczenia, także
tak dobrze nie będzie. No to tak. A więc to tak. Więc to tak. Dobrze. To co, kończymy kawkę? Bo mnie tu SMS-ami atakują. Dobrze? Dobrze. I dzisiaj obiecujemy, że będzie więcej materiałów. Chociaż no, wtorek jeszcze to dodatkowo mi do dzisiaj jakieś tam dodatkowe zajęcia dochodzą różne i trochę będę zajęta pewnie, ale jeszcze sobie daję kilka godzin. Jeszcze chcę wypić w ogóle jedno to teraflu, mam wrażenie, że to no mnie to tak postawi. Im szybciej, tym lepiej. Szybciej bo na nogi. Żebyś nie wyszła z tym działającym. No więc właśnie muszę to zrobić zaraz. Bo to chyba podnosi temperaturę, nie? No tak rozgrzewam. Czy ja nie wiem, czy to rozgrzewa. No w niedzielę to miałam takie dreszcze zimno, bo jak to wypiłam, to mi się nagle robiło gorąco, więc nie wiem. No to może rozgrzewać rzeczywiście. No dobrze. Ale no to do dzieła, pani Basiu. I my się z państwem też widzimy później. Życzymy wam zdrowia. Tak, zdrowia. Zdrowia. A no. Młodym życzę dużo pieniędzy. Dobra. No to narka, ciao. Narka.